Słońce jest bardzo wdzięcznym obiektem obserwacji. Jest dostępne w dzień, a na naszej gwieździe możemy łatwo zaobserwować plamy, rozbłyski, zaćmienia oraz tranzyty planet wewnętrznych. Te ostatnie są bardzo spektakularne i możliwe do obserwacji praktycznie gołym okiem, choć takie obserwacje nie są zalecane i obarczone są dużym ryzykiem. Okazją do obserwowania nieba pod okiem ekspertów są plenerowe warsztaty organizowane przez stowarzyszenia astronomów. Mamy zamontowane teleskopy z filtrami słonecznymi. Możemy obserwować Słońce, aktualny widok powierzchni Słońca. Przy odrobinie szczęścia być może uda się zauważyć jakieś plamy słoneczne, jakieś wybuchy na Słońcu, także polecamy, zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to jak najbardziej warto. Wspólne obserwacje nieba to jedna z naukowych propozycji pikniku pod hasłem Z Ziemi do Gwiazd. Kolejny to zajęcia warsztatowe. Jak wyglądają meteoryty, jak zbudowany jest nasz Układ Słoneczny, jak astronauci radzą sobie w przestrzeni kosmicznej. Przy kolejnych stoiskach specjaliści odpowiadali na wszystkie pytania ciekawskich. To dobrze, że się rozwija, że są rzeczy, na które dzieci mogą pójść, zobaczyć. Może się właśnie czymś zainteresować, więcej niż z książek. Pewno dużo fajnych rzeczy zobaczyć i dużo rzeczy się fajnych dowiedzieć. Tak, Zosiu? Fajne eksperymenty robiłyśmy? Super, bardzo nam się podobało. Jednym z hitów pikniku była możliwość wypróbowania bezy przygotowanej w zaledwie kilka sekund. Cały patent polega na wykorzystaniu w kuchni ciekłego azotu. Bitą śmietanę wrzucamy do azotu, ta ścina się z wierzchu, a w środku pozostaje kremowa. To kosmiczna kuchnia. Bawimy się ciekłym azotem. Dlaczego? Dlatego, że jest po prostu piekielnie gorąco, więc troszeczkę wychładzamy atmosferę. W związku z czym robimy głównie bezę na bazie bitej śmietany, lodowa skorupka na zewnątrz, wewnątrz, dalej płynna konsystencja, bita śmietana po prostu. Tylko w formie mrożonej. Pokazujemy również wykorzystanie suszenia sublimacyjnego, czyli liofilizacji na warzywach i owocach, czyli możemy spróbować sobie chipsów liofilizowanych warzyw i owoców. Podobne pikniki połączone z warsztatami i zajęciami edukacyjnymi organizowane są w wielu polskich miastach. W Zielonej Górze to druga tego typu inicjatywa zorganizowana przez Centrum Nauki Keplera. Drugi piknik Centrum Nauki Keplera to takie miejsce, gdzie chcemy zachęcić do zabawy z nauką przez zabawę właśnie. Żeby polubić przedmioty ścisłe, to trochę czasami trzeba się nimi pobawić i piknik temu stwarza okazję. W tym roku z Ziemi do Gwiazd, więc bardziej kosmicznie, bardziej w takiej czasoprzestrzeni. W pikniku z Ziemi do Gwiazd udział wzięło kilkaset osób, dla których spotkanie z nauką w okresie wolnym od szkoły nie było niczym nadzwyczajnym.